No cóż. Musimy się tej sprawie przyjrzeć. Korwin, czemu cię tutaj nie było? Nie miałam świadka. W postaci ciebie. Przydałabyś się. Mam za to najlepszego świadka we wszechświecie. Bu! Kto by nie zaufał słowom bu? O, jest Rix. No dobrze, porozmawiajmy sobie z nim. No dobrze, kradłeś od ludzi, których miałeś chronić. Best show some respect. I serve the Flaming Fist. Get out of here before I lose my patience. Oho. Jeśli jesteś sprytny, to ty będziesz tym, który będzie okazywał szacunek. Rozmawiasz z bohaterką Baldur's Gate. A ja zrobię coś więcej, jeśli nie zaczniesz używać cywilizowanego języka. Mhm. We've been working our fingers to the bone keeping this scum safe. So what if I'm taking a little bonus? I earned it. Nie. No cóż, zdecydowanie sprawia, że... Wiesz, mam taki nieprzyjemny posmak w ustach od rozmawiania z tobą. Oddaj wszystko to, co wziąłeś i pozwolę ci iść. Nie! To sobie inaczej porozmawiamy, będziemy mieli problem, ty i ja. Mhm. A Flaming Fist, czyli... A płomienna pięść służy ludziom. Oddaj to, co ukradłeś i być może nie porozmawiam z twoim dowódcą o tym łamaniu publicznego zaufania. No dobrze, teraz to się będziesz tłumaczył, że masz dzieci na utrzymaniu i żonę i w ogóle, o matko. To jest standardowa gadka. Ale uchodźcami też masz się zająć. Nie zawiedź ich po raz drugi. Yeah, yeah, I got it. I'm on the straight and narrow now. You've put me right, I swear it. Now just leave me be, yeah? Idiota. Nie lubię takich. Niestety tacy są nawet w realnym świecie. Jakby na to nie spojrzeć, to przecież skądś twórcy gry czerpali inspirację. Oh, it's you. Oh, it's you. Have you had a chance to speak with Riggs about, you know, about what he's been doing yet? No dobrze. Nie musisz się już nim martwić. Oto całe złoto, które zabrał tobie i twoim znajomym uchodźcom. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać w kwestii zwrócenia tego do ich prawowitych właścicieli. Yep. Ja wiem, że to 150 sztuk złota, ale ja bez tych 150 sztuk złota przeżyję. A im będzie lepiej. Chodźmy. Dzielna drużyno. O matko, Stefana zasuwa. You must gather your party before venturing forth. The Iron Throne building doesn't look the same as the last time you were here, does it? The council's using it to house refugees fleeing the crusade. No, to jest szczytny gest. Jasne, postaram się nie powodować żadnych problemów, ale patrzcie, nawet wykorzystali kanapę, która tutaj sobie stała. Lon. Cześć, Lon. Czemu tak sobie leżysz? O,
chrapiący krasnolud. Ej, ale dziewczyno. Żeby z kimś porozmawiać, to trzeba podejść, wiesz o tym. No. A. No proszę. Przynajmniej dbają o tych ludzi. O, cześć, Rasad. Zaraz z tobą porozmawiam. No tak, tam nie wejdę. Dobra. Ej, mogę zejść na dół. Chyba. Patrzcie państwo, super, fantastycznie. To teraz się zapoznajmy z zawartością tego miejsca. Och tak. Och tak, razy dwa. I pół nawet. Tell me, I've got this. I mniejszym sposobem żelazny tron ponownie przysłużył się w służbie miastu? Ciężko stwierdzić. Berta, można z tobą porozmawiać? No cóż. What is this? Is it truly you I see before me? Witaj, Rasad. Dobrze cię widzieć ponownie. And you, my friend. How have you been? Dobrze, a ty? I still mourn the loss of my brother, Gamaz. Some days are better than others. Doskonale znam ból utraty członka rodziny. Poza tym, omal nie straciłam mojej najlepszej i najstarszej w sumie przyjaciółki. Przed kilkoma godzinami zaledwie. Imoen, will she survive? Szczęśliwie tak. Who would do such a thing? Lśniąca pani, Kaelar Argent. Kaelar? No. You say Kaelar Argent tried to kill you? But why? Miałam nadzieję, że pomożesz mi się przekonać o tym, dowiedzieć więcej. You know there are few things I would not do for you, my friend. But I cannot help you with this. Boo. While most focus on Kaelar's crusade, another, more subtle darkness is spreading. In the past few weeks, many servants of Selune have vanished. Oh. Podejrzane. Art thou certain foul play has occurred? These are turbulent times. Perhaps thy colleagues are engaged in their own business and simply neglected to tell thee. I cannot deny the possibility, but it is a risk I cannot afford to take. Forgive me. Nie ma tutaj czego wybaczać, przyjacielu. Selunici cię potrzebują. Jakoś sobie poradzę. May the moon maiden smile upon you in your efforts. Pa, pa. Żegnaj! Przynajmniej mam doświadczenie. Co? Zabiłeś szczura! Nie znoszę cię! Nie znoszę cię! Przepadnij! No dobrze, skoro mamy taką okazję, to sobie może przejrzyjmy questy, jakie mamy. A Fall of the Law. Aha, sorry, ale to jest stary quest? Ciekawe. Ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, czemu to się w ogóle nie zaznaczyło jako wykonane, tym bardziej, że Tamoko jest finished. No cóż. No i Rise of the Sarebok, znaczy Rise of Sarebok. No zupełnie nie. Skis Grand Plan. A będzie sobie z nią porozmawiać, oczywiście zawiak z Vision Quest, który możemy w sumie zacząć nawet już we Wrotach Baldura. Ale akurat ja nie mam takiej potrzeby. I tak. Mamy się dostać do pałacu, oczywiście, Rabble Rousers.
No tak, muszę porozmawiać z Widą przecież jeszcze. No tak, i jeszcze dokończyć kilka questów. Okej, okay, ale w takim wypadku... Ojej, nie, pomyliłam klawisze. Ja się udam w tym momencie do... O, co tu się dzieje? Czy tu jest... Koleś w samych gaciach śpiący na ławce. Oj, people. No nie dziwię ci się. Ale wygląda na to, że jest tutaj koleś w samych gaciach śpiący sobie na ławce. Proszę bardzo. Widoki w Baldur's Gate obecnie. Przechodzimy tu. I teraz tak. Niech no ja się rozejrzę. O właśnie. Quilla i Tira. Z Tirą chcę sobie porozmawiać. Boże, jaka ty jesteś duża. I'm sorry. I've no goods left to sell. Wyprzedałaś wszystko? Twój interes musi się kręcić. It's just been so busy with the refugees and all. Everyone seems to need twice as much as usual, and the crowds... Wait a moment. I know you. You're the hero of Baldur's Gate. O, wow. Ludzie, nawet tacy zwykli, mnie rozpoznają. Tak, nazywają mnie tak, aczkolwiek ten tytuł jest trochę przesadzony w stosunku do tego, co zrobiłam. You're the answer to a prayer. I have a bag of money, my day's earnings, to take to my moneylender. She's over by Sorceress Sundries. I was mugged twice trying to get to her yesterday. Could you take it over for me? I'd be so grateful. No dobrze, chętnie ci pomogę. Tak, i co w tym złego? Killa po prostu się nabija z tego, że... Bohater Baldur's Gate! Biega z workami pieniędzmi. Thank you. Here's the money bag. Please go straight to Sorceress Sundries. My moneylender works just across the street. Let me know when you're done. Jasna sprawa. Jeszcze się rozejrzę tutaj. O, proszę, patrzcie, Peren i Garacin. Sobie też z nimi porozmawiamy, bo czemu by nie? Ejo! Okej, widać, koleś zaprasza uchodźców do swojego domu. Otworzyłeś drzwi swego domu dla uchodźców? Bardzo... bardzo... godne pochwały zachowanie. Ta. Generous, open-handed. If we didn't lose everything before, we surely did after we enjoyed your hospitality. Oho. No cóż, wygląda na to, że koleś czerpie zyski z tego wszystkiego. Czyli mam rozumieć, że zarabiasz na tych uchodźcach, żeby z tobą zostali, tak? Zabiera im wszystko. Ubrania, biżuterię, wszelkie drobiazgi, które nieśli ze sobą. Pięknie, pięknie. A ci, którzy nie mają nic... Nie dostają schronienia. Jesteś w błędzie. Ci ludzie są zdesperowani, a ty czerpiesz tak naprawdę na tym zysk, na ich desperacji. O nie, to tak nie działa, to tak nie działa. Oni wcale... nie mają przewagi w żaden sposób nad tobą.
No dobrze. Generalnie chcemy go przekonać delikatnie, żeby brał nie więcej niż tyle, ile potrzebuje, żeby pomóc uchodźcom. Bo owszem, on nie powinien być stratny na tym, to nie na tym to wszystko polega, ale też nie powinien ich ogołacać do gołego, zupełnie, bo to jest już jest grabież. You call that slop food? Three people up and left last night, figuring they'd have better luck getting a meal at the Iron Throne. And that was after they'd paid you your blood gold. Ooh. No dobrze. Jak będziemy w tamtych okolicach, to oczywiście się tym zajmiemy. Tym bardziej, że będziemy w tamtych okolicach już całkiem niebawem. Widzę też pieska. Dobra, kolejny koń. Koń. Dobra. Podążajmy w takim razie z powrotem tutaj. O, już ja wiem, co z ciebie za ziółko. Zelma złodziejka. Tak jest. Ej, ty, zabieraj swoje łapy od mojej kieszeni. Twoje ostrze mnie nie interesuje. Interesuje mnie twoje życie. To jest delikwentka, która okradła tę kobietę, która nam zleciła zadanie. Ale jak widać, my sobie znacznie szybciej i sprawniej poradziliśmy z nią niż ktokolwiek inny. Bogowie, ja chcę się dostać do tego, dziękuję. Nieźle. Dobra. Więc tak. Koń mnie nie interesuje, ale interesuje mnie ta kobieta właśnie, Senna. Hejo! Tak jest. Mam depozyt od kupca imieniem Tira. Proszę bardzo. Wszystko zaznaczone pięknie w jej notatkach. Tak jest. Sprawa załatwiona. Przynajmniej ta jedna sprawa załatwiona. I tak. Poza tym tutaj też. Ja się tak cały czas rozglądam, żeby czasem czegoś nie przegapić. Ale... Oficer Vida. Oficer Jenks przyśle posiłki tak szybko, jak będzie mógł. Powodzenia, oficerze. Trochę sobie tutaj postoisz, wiesz? Troszkę sobie tutaj postoisz. Czy tutaj jeszcze jest ktoś, kto będzie miał nam coś do powiedzenia? Zostawimy w ogóle te rzeczy tam, niech sobie leżą. A tak, mieliśmy sobie porozmawiać jeszcze z Lady Alith. Może uda nam się ją przekonać, żeby oddała zapasy na rzecz uchodźców. Ej, nie uciekaj mi, proszę cię. Okej. O tak, właśnie. Miałam nadzieję, że mi pomożesz. Garacen, lokalny posiadacz domu, tak? Właściciel domu. Otworzył swój dom dla uchodźców, ale potrzebuje zapasów, żeby wykarmić wszystkich, którzy zostają pod jego dachem. Tak, dostała właśnie dostawę. I są te wszystkie zasoby, które dostała na górze i ona by chciała je sprzedać za 1000 złota. Okej. Poprosimy ją grzecznie. Nie chcę cię kłopotać, moja pani, ale... czy byłaby opcja, żebyś podarowała te zasoby? Ci ludzie są w wielkiej potrzebie. Ej! Nie nacisnęło tego, co trzeba. Momento. I've got this.
You are welcome in my sight. Wygląda na to, że niestety... ale jest jakiś bug związany z tą konwersacją. No cóż. Zapłacimy te cholerne 1000 sztuk złota. Dobra. Udamy się na górę w takim razie i tam zgarniemy te zapasy. Ponieważ dostaliśmy tylko kluczyk. Niestety. To jest chyba to miejsce? O, właśnie. O, nie mam miejsca! Alarm! Alarm! Nie mam miejsca! Masz. I've got this. Chwilowo to jest wszystko, co bym tutaj chciała, więc dobra. Chodźmy sobie porozmawiać z tamtym jegomościem. To będzie przy Pałacu Książęcym. Tu jest. Don't worry about me. O właśnie. Tej może jeszcze powiem. Ej! Ludzie z drogi! Tak, tak. Twoje to konto zostało zaktualizowane. Dziękuję bardzo. Zawsze to 250 punktów doświadczenia. Ej ty, zdzierco, chodź tutaj. Czy w sumie to ja muszę przyjść do ciebie? Proszę o to, są zasoby, które chciałeś i potrzebowałeś. Now I see why you're called the hero of Baldur's Gate. Bless you. Bless you. There are many here who'll not soon forget this. Here, take this gem. I hid it so Garrichan wouldn't get his greasy paws on it. Don't ask where. Oops. Może lepiej nie wiedzieć takich rzeczy? W każdym razie, Safano, proszę cię. Bądź tak dobra i schowaj te rzeczy. Albowiem trzeba będzie je posprzedawać. Ja wiem, że się kręcę po wrotach Baldura jak nie wiem co. Ale wypadałoby w końcu ogarnąć całą tę sprawę, cały ten bałagan, nie? Dobra. Chodźmy posprzedawać ten złom. Chociaż mogę się w sumie jeszcze wrócić do pałacu i zgarnąć trochę złomu, który jest... Co ty się tak przewracasz? Który jest w samym pałacu, który sobie sterczy tam w mojej skrzyni przecież. Cóż nie? Tak, tak, tak. Już, 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 wszyscy się zbierają. Nie popędzać. Jeszcze żaden z nich nie dotarł do schodów, a ty już popędzasz. Dobra. I dalej zajmuje moje Vero. Ej, ale moja drużyna dzielna i w ogóle. Chodźcie tutaj. I zgarniamy złom. Ciekawe ile jeszcze tego złomu tutaj zostało. Dużo. Bardzo dużo nawet powiem. Dobra. Po prostu trzeba będzie zrobić porządek we ekwipunku. Może w sumie zrobię to poza nagrywaniem, żeby was nie męczyć tym. A żeby dozbroić sobie ekipę, żeby nie było. Cały czas mi się myli, że przecież to są dwa piętra, a nie jedno. No, także w sumie wrócę do was, jak już się uporam z tym ekwipunkiem.